Cześć, tu Hania i Amelka. Cześć! Witajcie w nowym odcinku. Wakacyjna rutyna w domu. Codzienna wakacyjna rutyna w domu. Tak. Bo dużo się zmieniło, jak wiecie. Przeprowadziliśmy się do nowego domu. Narodził się już nasz braciszek. Kacper ma zbudzi. No tak. O 5:00, 6:00. No, czasem wstajemy o 4:00. Piątej, szóstej, bo kartek. Na przykład wstajemy o 4:00 i jesteśmy takie zaspane, że znów szybko zasypiamy. No. Do 10:00. A później znowu łe. Cześć, Kacper. Jestem Hania, cześć. Cześć. Więc oglądajcie. Poszedł tędy. Zaraz po tym, jak wstaniemy, schodzimy na dół i oglądamy długo nasze ulubione seriale. Teraz naszym ulubionym serialem jest Grimm. A wy co lubicie oglądać? Napiszcie nam w komentarzach. Rodzice opowiadali mi o was. Strasznie się was bałem. Ty mi wyglądasz na nowicjusza. A co wy tu robicie? Dziewczyny, nie pozwoliła wam oglądać tego serialu. Zęby umyte, śniadanie zjedzone. Sio! Raz. Ja wam dam zaraz. Tak, słyszałam. Zanim jeszcze zrobimy mamie śniadanie, rano wyjmujemy zmywanie, które zrobiło się wieczorem. A potem wkładamy brudne rzeczy i szykujemy mamie śniadanie. Musimy pomóc mamie, ponieważ mama ciągle opiekuje się naszym młodszym bratem. Pielęgnacja Bezy przed wyjściem na spacer, żeby się spodobała jakiemuś pieskowi. Dobra, żartowałam. Po prostu wczoraj była kąpana i dzisiaj trzeba ją wyczesać, żeby nie miała żadnych kółaczków po spacerze. O, jest mi. Thank you.
zachowywanie. To chyba najgorsza rzecz. Bo od przeprowadzki ciągle te pudła. O matko. Nie do wytrzymania. Jest ich tyle. Musimy wiedzieć, gdzie co włożyć, szykować jakieś szafki na to, na tamto, na wszystko. A tych pudeł jeszcze dochodzi i dojeżdżają. Yeah. Po prostu nie da się wytrzymać. Gra na telefonie. To najfajniejszy moment dnia. Tak, możemy grać tylko godzinę dziennie, tylko jak jesteśmy grzeczne. Ale chociaż możemy. Tak, jak jesteśmy grzeczne. Ale my jesteśmy grzeczne. Tak. W końcu mam telefon. Stary! Ale do wytrzymania, wszystko mi działa. Stary, ja mam starsze od twojego. A ile lat ma twój telefon, Amelka? Mój? 3. A Hanie, twój? 4. O jest. Chyba 5. Mamy kilka swoich ulubionych gier i jeśli chcecie, żebyśmy o nich opowiedziały w następnych odcinkach, głosujcie w ankiecie, która się pojawi tu. Znaczy tu. Znaczy tu. Nie, tu. Tu. Czytanie książek. Kolejny z fajniejszych elementów w ciągu dnia. Chyba najgorszych elementów. Amelka na razie nie lubi czytać. Może to się zmieni? Może. Czytam teraz baśnie osobliwe. Tą książkę dostałam na koniec roku w mojej szkole. Ja też czytam książkę godzinę dziennie. Ta, na pewno. Do góry nogami. Hi. Ja nie lubię czytać. Zabaw. Najlepsza rzecz, na którą najbardziej lubię chodzić. Tam można się powspinać, powyciągać. Nawet starszym chłopcem robiłam zawody. Kto najwięcej zrobi znaczy podciągnięć. Ja zrobiłam 21, a on 20. Dzieci jak na poprzednim, ale czasami się zdarzają. Wczoraj przyszłam tu całe w 8 sekund. Ciekawe, ile teraz będę miała czasu. Tak! Stop! Ile było? Opieka nad bratem. Pomagamy mamie opiekować się nad naszym bratem, ponieważ tak, gdy pójdzie na przykład do łazienki albo coś zjeść. Mama nie może go tak po prostu zostawić, więc jej pomagamy. Chociaż czasem kończy to się przy przewijaniu zasikaną bluzką. Niestety. Twoja. Chyba twoja. I właśnie często sprawdzamy, czy śpi, czy się nie obudził, żeby mama się nie przejmowała. Nie martw. Budowanie z klocków Lego to ostatnio nasze jedno z najbardziej ulubionych zajęć w domu. I ja ostatnio zbudowałam taki komplet, taki domek.
ale też dostaliśmy parę nowych kompletów. Tutaj są. Są ich trzy. Melka też na razie buduje jakiś swój komplet, a jak skończy, to wyłożysz? Tak. A jak jeszcze macie? Jeszcze mamy taką jak kamerenkę i stajnię, którą ja bardzo chcę ułożyć. Dzień kończymy kolacją i oglądaniem filmów. Na dobranoc oglądamy sobie jakiś film, a później jemy kolację i idziemy spać. Oczywiście jak była szkoła, to sypałyśmy tak najpóźniej do najpóźniej kładłyśmy się spać o 9:00, a teraz są wakacje, więc możemy się kłaść spać kiedy chcemy. Jeśli na to nie patrzy. Czyli teraz też? Nie, nie teraz nie. Pa! Pa!